Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Jezus porównuje swoje pokolenie do dzieci, które chcą się bawić, a nie potrafią się porozumieć, nie potrafią się dogadać, pójść na pewien wzajemny kompromis. Jedni ludzie jak dzieci chcieliby się bawić w wesele, a inni chcieliby bawić się w pogrzeb. Jedni chcą śpiewać piosenki, inni zaś smutne pieśni. Sami nie wiedzą, czego chcą. Jedną z takich trudności w życiu chrześcijańskim, w życiu duchowym jest niezdecydowanie. Niezdecydowanie. Brak jasnej, klarownego opowiedzenia się. Idę za Jezusem bez względu na to, ile to będzie mnie kosztować, jak trudne będzie to doświadczenie. I tak jak z dziećmi, tak również jest z dorosłymi. Nie potrafią się porozumieć. Chcą wszystkiego, a nie potrafią niczego ustalić, uzgodnić. Od Jezusa oczekują tego, co potępiali w postawie Jana Chrzciciela. Natomiast od Jana spodziewali się tego, czego nie dostrzegają u Jezusa. Nie mogą ani przyjąć postawy Jezusa, ani też zdecydować się na postawę, którą proponował im Jan Chrzciciel. Jezus mówi, że tego pokolenia, tego ludu niezdecydowanego tak naprawdę nie można zadowolić. Cokolwiek Jezus czynił, spotykało się z oporem ludzi, a często również z postawą takiego radykalnego, bolesnego odrzucenia. I gdyby postępował tak jak Jan Chrzciciel, byliby skłonni uznać, że zły duch go opętał. A ponieważ unika spotkań, spożywania posiłków w obecności celników i grzeszników, nie unikał tego. Nazwali go pijakiem i żarłokiem. Zobaczmy, jak radykalne sądy wypowiadają pod adresem Jezusa. Bóg, aby zbliżyć do siebie człowieka i zachęcić go do pójścia drogą zbawienia, proponuje mu właśnie ten szlak ascezy z jednej strony, a z drugiej strony proponuje spotykanie się z innymi, bawienie się, radość. Jedna i druga postawa jest ważna i jedna i druga postawa służy kroczeniu w stronę Królestwa Bożego. Jezus nie należał do ascetów, którzy doświadczali swoje ciało postami, wyrzeczeniami, pokutą czy umartwieniami. Spotkania z Jezusem miały inny smak niż spotkania z Janem Chrzcicielem. Jako wierzący w Chrystusa niejednokrotnie dajemy do zrozumienia, że bliżej nam w życiu chrześcijańskim do Jana Chrzciciela z jego taką surowością, ascetyzmem, nawoływaniem do pokuty, niż do postawy Jezusa, który proponuje radość i prawdziwą wolność ducha. W której postawie ja się bardziej odnajduję? Czy tej Jana Chrzciciela, czy postawie radości i wolności ducha, z którą wychodzi do nas Jezus?